Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony Misiek i Paula. Hej. Z kanału No to lecimy. Witamy Was serdecznie w kolejnym dniu naszych wakacji na Rywierze Olimpijskiej. Witamy Was z pokładu z samochodu. Jedziemy na meteory, na słynne greckie meteory. Sytuacja w regionie, tam gdzie zamierzamy pojechać, jest dosyć ciężka, więc nie wiemy, czy dojedziemy, ale mamy nadzieję, że jakoś uda nam się przebić i zobaczyć to piękne dzieło sztuki. Jeżeli macie ochotę być z nami podczas dzisiejszego dnia, to serdecznie Was zapraszamy. No to lecimy! Wyjechaliśmy 10 km temu, do celu mamy 186 km, 2 godziny 10 minut pokazuje. Jedziemy autostradą przez Larisę, wydaje mi się, że po takich ulewach będzie to najlepsze rozwiązanie. No i zobaczymy, czy uda się dojechać. Właścicielka hotelu mówiła nam, że w Larisie jest dosyć ciężka sytuacja, ale mamy nadzieję, że objedziemy ją sobie po prostu, nie wjeżdżając do centrum i jakoś uda nam się przebić w kierunku meteorów. Jeżeli nie, no to odpuszczamy i wracamy do miejscowości. Powiem Wam, że jedziemy sobie i te bramki to naprawdę trochę kosztują. Teraz mieliśmy bramkę 3,20 euro za przejechanie 30 km. Muszę aż policzyć, ile kosztowałaby trasa od granicy do Aten, ale myślę, że to w granicach 100 euro. Nie ma to jednak jak winieta. I raz się kupuje i korzystasz do woli. Jedziemy tunelem 3-kilometrowy, więc bardzo długi, pod pasmem gór Olimp. No i chyba dlatego ta opłata za autostradę była taka większa, no bo trzeba zapłacić, żeby sobie przejechać tym tunelem. Powiem szczerze, że jedziemy przy samym morzu tunelami. Bardzo ciekawa sprawa. Odbiliśmy od morza, wjeżdżamy w ląd w stronę Larisy. Zobaczcie, jakie tu są wysokie góry. No i oczywiście tutaj jeszcze leje deszcz. U nas na wybrzeżu już nie, a tutaj jak po prostu by ktoś z wiaderka lał. Jak mamy takie góry, no to oczywiście muszą być też i tunele. To już chyba trzeci z kolei. Zobaczymy, ile ten będzie miał długości. No ale te góry są przepiękne. Tam wcześniej mijaliśmy Olimp, ale chmury są stosunkowo nisko, więc nic nie było widać. A ten tunel 6 km. Ho, ho, ho. No to rzeczywiście kawałek. Mam nadzieję, że nigdzie nie jest zalany w środku. Tak jak możecie zauważyć, tutaj te boczne drogi na czerwono pozamykane. Wszystkie drogi tak naprawdę blisko rzek są lekko podtopione, ale autostrada na szczęście suchutka i jedzie się bardzo dobrze. Dojeżdżamy już do Larisy i niestety tu skończyła się autostrada i teraz jeszcze 99 km taką zwykłą drogą. Dlatego taki czas pokazywało, jeszcze godzina 30. Mam nadzieję, że uda się coś urwać, ale jest dużo ograniczeń, dużo fotoradarów stoi i sporo policji niestety. Więc trzeba uważać. I mamy tutaj pierwsze widoczne skutki opadów. Pozalewane tereny. Zobaczcie tu na wprost, jak wylała rzeka. Sporo podmytych dróg. Trzeba bardzo uważać, bo naprawdę można wpaść w jakąś gigantyczną dziurę. No ale tutaj już się przejaśnia. Mamy nadzieję, że jak dojedziemy na meteory, to pogoda będzie fajna. Ale tutaj no wszystko płynie. Rzeczywiście musiało dolać. I zaczynają się jakieś problemy. Chyba zamknięta droga na Trikale. Stoi policja i kieruje w różne kierunki. Tutaj strasznie zalane tereny. No zobaczymy, czy pojedziemy dalej. Oby tak. Tiry na pewno nie mogą jechać. No i niestety droga jest zamknięta. Przez parę najbliższych godzin na pewno. Więc ciężko będzie dojechać. Zerkniemy jeszcze, czy jakąś boczną by się nie dało pojechać. Bo pan policjant tak średnio mówił po angielsku, no ale jeżeli główna droga jest zamknięta, no to myślę, że będzie problem. Zobaczcie, jak tu jest wszystko pozalewane. No tragedia jest, naprawdę. Jeżeli taką drogę zamknięto, no to znaczy, że jest problem. Nie wpuszczają nikogo, ani miejscowych, ani przyjezdnych, ani tirów. Wszystko w wodzie. Masakra jakaś. No i niestety zerknęliśmy, żadnej zastępczej drogi nie ma, więc tak naprawdę z ponad 100 km zmarnowane drogi. No ale co zrobić, nie da się pojechać inne te bardziej boczne są też zalane i to dużo mocniej niż ta. Tutaj policjant nie jest w stanie określić, kiedy droga będzie przejezdna, podobno jest zalana, więc na pewno kilka godzin będzie nieprzejezdna. No to przecież nie będziemy stać i czekać.
Tutaj pogoda, jak widzicie, masakryczna w środku lądu, więc wracamy na wybrzeże. Tam jak wyjeżdżaliśmy, to było dużo, dużo lepiej, więc mamy nadzieję, że jak już przyjedziemy do swojej miejscowości, to będzie ładna pogoda. Najbardziej wkurzające w tym wszystkim jest to, że tutaj leje, owszem, ale tam, gdzie są meteory, sprawdzałem teraz pogodę i kamerki, jest ładna pogoda. No ale co z tego, jak cholera nie da się dojechać? No i nic, sprawdziliśmy jeszcze drogi boczne, ale wszystkie są tak naprawdę nieprzejezdne, więc nie będziemy kombinować, bo pojedziemy jeszcze dalej, trzeba się będzie wracać z jeszcze dalszej odległości, 93 km do miejscowości. No nic, po prostu przejechaliśmy się i tyle. Powiem wam, że tutaj jest taka sytuacja, są takie deszcze, że po prostu się wierzyć nie chce. No to, że spotka mnie powódź w Grecji, no to tego się nie spodziewałem. Jeżeli już główne drogi, takie jak u nas Krajowa Siódemka, są zamknięte, no to świadczy o tym, że jest masakrycznie. Nic, wracamy, mamy nadzieję, że u nas w Parali pogoda będzie dużo lepsza. Jesteśmy na wysokości miejscowości Neoi Poroi i Plata Monas. Jak widzicie, tutaj już opadu deszczu nie ma. Jakieś pojedyncze kropki tam w tle, w stronę morza, już w ogóle nie pada. Po prostu tutaj nie wiem, czy te góry jakoś trzymają w tamtej okolicy te deszcze, no ale tam ten opad w Larisie, no to była jakaś totalna katastrofa. Nie wiem, co tam się dzieje, tam pokazuje, że ma jeszcze padać dwa dni. I tak jak wam mówiłem, jadąc w tamtą stronę, tutaj w stronę Aten zatrzymana jest na autostradzie ruch ciężarówek. Nie wiem, o co to chodzi, no bo tam wszystko jest przejezdne. Ale no korek zrobił się coraz większy, stoi na dwóch pasach. Bardzo ciekawe, dlaczego tak jest. A teraz jesteśmy właśnie dokładnie na wysokości góry Olimp. Oczywiście jest ona w chmurach. Już powiem wam szczerze, że szlak by te chmury trafił. Chciałbym chociaż raz zobaczyć ten Olimp, bo jak żeśmy przyjechali, to był taki upał, że nie było też widać, bo była mgiełka. Może jutro będzie po tych burzach jakiś ładny dzień, taki nie za gorący, i w końcu dostrzeżemy, jak wygląda ta piękna góra. Od nas z miejscowości do Larisy autostradą jest 85 km i koszt w jedną stronę to jest 3,20, dodać 2,50 to będzie okolice 6 euro, czyli w dwie strony 12 euro. No wyrzucone pieniądze tak naprawdę, a jeszcze jak nie uda się dojechać do celu i zobaczyć, to dupa strasznie piecze. Wróciliśmy do miejscowości, właśnie weszliśmy do hotelu. Tutaj pogoda nie za specjalna, ale stabilna, bardzo ciepło, duszno. Można się pokąpać, Paula już poszła, ja też zaraz zejdę. Jak możecie zauważyć, fala przestała już tak doskwierać. Plaża zaczyna się znowu pojawiać. No jutro ma być pełne słońce. Mam nadzieję, że tak będzie, bo powoli, jak lubię taką pogodę, to zaczyna mnie wkurzać. Ale no co zrobić? Najbardziej mnie wkurza to, że przejechaliśmy dzisiaj 200 km i nie udało się zobaczyć meteorów. Ale dobrze z drugiej strony, że ta zamknięta droga nie była 10 km przed, bo jeszcze by nas czekało 70 w tą, 70 w tą i wtedy już byłbym naprawdę zły. A tak to no co zrobić? Takie życie, nie ma co narzekać, trzeba korzystać z tego, co jest. Przebieram slipki i zaraz lecę się kąpać, bo morze już jest naprawdę bardzo nagrzane, więc trzeba korzystać. Powiem wam, że wielkim plusem jest to, że mamy taki fajny ten hotel, naprawdę super wygodne łóżko, super wysprzątane, świetne śniadania, świetna restauracja hotelowa. No i ten widok na morze oczywiście, który już nieraz widzieliście. Gdyby nie to, no i jeszcze lokalizacja samego hotelu w samym centrum. Możemy wchodzić, wychodzić kiedy chcemy i nic nas nie ogranicza. I to jest plus w tej troszkę gorszej pogodzie, bo gdybyśmy byli gdzieś na obrzeżach, trzeba by było dojeżdżać, nie można by było sobie wyjść wieczorkiem, wypić jakiegoś piwka czy drinka, no to myślę, że byłoby dużo gorzej. A tak no to jak pada, to można sobie wskoczyć w łóżeczko, poleżeć troszkę, obejrzeć jakiś fajny film, fajna telewizja z Netflixem, ze wszystkim, więc można też i tak spędzić czas. W końcu przyjechaliśmy tu odpoczywać i to jest najważniejszy cel tego wyjazdu.
Wróciliśmy właśnie z kąpieli. Trzeba powiedzieć, że naprawdę woda jest gorąca. Rzadko się spotyka taką wodę. Nie dziwię się, że tutaj orkany powstają, jak naprawdę jest takie nagrzanie wody, ale super się kąpie. Jedyny minus, a może i plus, to jest to, że jest tak słona, że naprawdę trzeba uważać, żeby się nie wlała do któregoś otworka, bo bardzo potem piecze. Nie wiem, czy lubicie, ale ja to w Grecji uwielbiam, takie ponczusie. One są bez niczego, z takim gruboziarnistym cukrem. Zarąbista sprawa. Każdemu polecam. Szczególnie jak nie ma słońca. Oczywiście musi być i ten wynalazek. Dzień w Grecji bez baklawy to dzień stracony. A Paulka sobie wcina takie ponczusie. Do tego kawusia i jakoś przetrwamy jeszcze dzisiejszy brak słońca. Powiem wam, że siedzimy sobie w knajpie i jestem przerażony, ile Greków pali. To jest po prostu coś niesamowitego. I starsi, i młodsi. Nie wiem, co się wyprawia z tym paleniem, ale naprawdę, no, oni w ogródkach mogą palić. Nie wiem, jak to już jest teraz w Polsce, ale rzeczywiście nie wiem, po co się tak kopcić. Nikomu oczywiście nie zabraniam, ale też nie polecam, bo to nie jest nic zdrowego. Zrobiłem sobie taki challenge, bo ostatnio jak byliśmy w Grecji, to narzekałem, że za mało zjadłem grosików. No i codziennie muszę zjeść jednego, więc dzisiaj pora na tego. Jeszcze co do ekologii, to zobaczcie, w Grecji są słomki plastikowe i rozmawiałem dzisiaj z fokami, z delfinami i zbytnio nie narzekają. Wystarczy po prostu wrzucić ją do kosza na śmieci na plastik i nie będzie problemu. A nie te plastik, a nie te papierowe rurki. Ostatnio kupowałem szejka, piłem z moją kochaną koleżanką i w połowie szejka czułem już tylko zapach i smak słomki, a nie szejka. I mam właśnie przed sobą największego gierosożercę, jakiego znam. No może ja jestem trochę większym i zastanawiam się, czemu w Polsce jest tak mało lokali właśnie z kebabami wieprzowymi. Są te kule mocy, pasztety, jak to mówi książulo, ale tego tak naprawdę nie da się jeść. Są oczywiście też dobre kebaby, ale w bardzo małej liczbie. I tak się zastanawiam, czy nie byłby to dobry biznes otworzyć coś takiego i sprzedawać po 15 zł. Przecież w Polsce wieprzowiną stoimy, a jemy te pasztety i inne kule mocy, a to jest przecież takie pyszne. Tak jak każdego wieczoru, życie zaczyna się tak naprawdę po 20. Masa ludzi, w niektórych knajpach ciężko usiąść, ale w niektórych, tak jak tu, jest stosunkowo pusto, ale obok już macie kolejną knajpę i ciężko usiąść. Są to i takie miejsca, gdzie można coś wypić, jakiegoś drinka, jakąś kawusię, ale restauracje też są pełne. Kończy się tak naprawdę, z tego co obserwujemy po tym tygodniu, po godzinie 23, bliżej 24, ulice pustoszeją i wtedy już tylko zostają bary. Lubią żyć wieczorem i to jest bardzo fajne. Nawet jeżeli nie ma pogody, tak jak dziś czy wczoraj, takiej idealnej w dzień upału, to i tak dopiero zaczynają życie późnym wieczorem, chyba z przyzwyczajenia. Ewidentnie druga część deptaku, jak co dzień spokojniejsza. Dużo lepiej się tu spaceruje, nie ma tego huku, tych zabawek, tych dzieci. Jest dużo, dużo fajniej i przyjemniej. Idziemy jeszcze do końca, a potem już cyk, cyk i do hoteliku. Wróciliśmy właśnie do hotelu, no i najwyższy czas, żeby trochę odpocząć. Może ten dzień nie był dla nas jakoś ekstremalnie wyczerpujący i ekstremalnie szczęśliwy, no bo jednak nie udało nam się dojechać na meteory, ale jednak pogoda była bardzo w porządku. No jedyny minus to było to, że było zachmurzone, ale jest tak ciepłe morze, że naprawdę można siedzieć całymi dniami. Przeglądam sobie teraz tutaj grecką prasę w telefonie i znalazłem jeden filmik i zaraz wam pokażę, że naprawdę nie mamy na co narzekać na zachmurzone niebo. Zobaczcie, co się dzieje 100-150 km na południe od nas. Tak właśnie wygląda teraz Grecja i to nie na małym obszarze, tylko na naprawdę sporym. Widzieliśmy dzisiaj namiastkę tego za miastem Larisa. Nie było to może aż tak bardzo ekstremalne, ale też widzieliśmy zalane pola, wylane rzeki, poniszczone drogi. Naprawdę mamy wielkie szczęście, że nie spędzamy tych wakacji w tym regionie, który wam teraz pokazuję, no bo trzeba by chyba uciekać. A tu mamy tak naprawdę spokój i tak jak mówię, jedyne co, no to jest to, że od czasu do czasu przejdzie burza i ciutkę
jest zachmurzone niebo. Poza tym jest wszystko w porządku. Dzięki, że byliście z nami w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was na kolejne odcinki z naszej wizyty na Rywierze Olimpijskiej. Mam nadzieję, że podejmiemy jeszcze próbę zdobycia meteorów, więc bądźcie na bieżąco z naszymi odcinkami. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!